Już tylko kilkadziesiąt godzin dzieli nas od premiery trailera nowego GTA. A co za tym idzie, być może poznamy w nim głównych protagonistów. Jednego z nich omówiłem już dla was w poprzednim materiale. Tym razem pora na drugiego znanego nam bohatera nowej części Grand Theft Auto. Zapraszam do oglądania. Lucia, bo o niej mowa. Jest obok Jasona drugim protagonistą w grze GTA 6, a pierwszą kobietą w erze 3D gier Grand Theft Auto. Jak dobrze wiemy z przecieków, Lucia tworzy wraz z Jasonem zgrany przestępczy duet wzorowany na amerykańskiej parze przestępców Bonnie and Clyde, co już wiecie z poprzedniego filmu. Tak jak w przypadku pierwszego omawianego przeze mnie protagonisty, Lucia ma około 30 lat i jest pochodzenia latynoamerykańskiego. Z jakiego kraju dokładnie tego nie wiemy, a w dodatku jest naprawdę bardzo niska, ponieważ ma jedynie 1,60 m wzrostu. Na materiałach z przecieków mogliśmy zobaczyć, że Lucia bardzo często chodzi w różnych ubraniach. Najczęściej mogliśmy ją zobaczyć w różowym topie oraz niebieskich joggersach camo. A na jednym z klipów mogliśmy ją zobaczyć w czarnej sukience, szpilkach oraz, uwaga, w makijażu. W GTA 6 będzie możliwość dobrania makijażu dla naszej bohaterki. Ale to nie wszystko. Na tych samych nagraniach możemy zobaczyć również, że Lucia ma różne fryzury oraz nosi przeróżny piercing, między innymi kolczyki. Jeśli chodzi o charakter i zachowanie, to tutaj nie mamy zbyt wielu informacji na jej temat na ten moment. Najwięcej informacji można wyciągnąć jedynie z klipu z napadu na restaurację z przecieków, gdzie mogliśmy ją chociaż trochę poznać i stąd wiemy, że wygląda na naprawdę twardą kobietę, która się niczego nie boi i nic jej nie powstrzyma przed osiągnięciem swojego celu. W tym wypadku, tak jak mówię, jest to moja subiektywna ocena na podstawie tego, co widziałem w grze. W finalnym wydaniu gry może to wyglądać zupełnie inaczej, bądź też mogłem mieć teraz po prostu zbyt mały wgląd na jej charakter. Jeszcze do niedawna wszystkie oznaki znalezione w internecie prowadziły nas na trop, że aktorką głosową Lucy będzie Alexandra Echavarri. Jej nazwisko wraz ze zdjęciem widniało na jednej ze stron, gdzie była wpisana jako jeden z aktorów głosowych do głównej roli w GTA 6. Chwilę po odkryciu tego znaleziska informacja ze strony bardzo szybko zniknęła, chociaż jak wiecie, nic co trafi do internetu już z niego nie ginie. Była ona między innymi aktorką głosową Lupę, czy też Lup z GTA Online. Tu macie próbkę jej głosu. Hey Hefa, how you doing? This is Lupe over at your warehouse. Your assistant up in the office should have mentioned me, no? Me and my crew are running things down here, but damn, it's hot as hell. Niestety, mimo że kilka dni potwierdziła to, że była ona aktorką głosową Lupe z GTA Online, to niestety również potwierdziła, że nie będzie ona aktorką głosową Lucy w GTA 6. No szkoda. Tak więc podsumowując ten segment filmu, na ten moment nie wiemy, kto jest aktorką głosową Lucy. Miejmy nadzieję, że wszelkie wątpliwości, kto jest aktorką głosową Lucy oraz rzecz jasna Jasona, zostaną rozwiane po premierze trailera. Ciekawostka. Ciekawą rzeczą jest to, że na różnych klipach z przecieków można zauważyć, że Lucia jest lepiej lub gorzej wysportowana i ma większą bądź też mniejszą. A w tym materiale to będzie wszystko. Bardzo dziękuję wam za wysłuchanie mnie do końca, jeśli znaleźliście się w tym momencie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema!